Moja prezentacja będzie składała się z dwóch części. Co do zasady, w pierwszej części będę omawiał Państwa sytuację. Gdybyście Państwo chcieli sprzedać biznes, ale nie w formie spółki, tylko w formie przedsiębiorstwa, ewentualnie programu komputerowego. Może też chcieliby Państwo w ramach własnej działalności zbudować podstawę kosztów w postaci wartości tego programu, czy też firmy, która poprzez amortyzację zminimalizowałaby podatki. W drugiej części przekażę Państwu informację, jak można by było sprzedać spółkę w przeciwieństwie do tego, co, co Pani powiedziała, nie płacąc podatków, bo tak naprawdę podatków można w znaczny sposób nie płacić. W Polsce, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to oczywiście ona jest narażona na ryzyko podatkowe, ale również na ryzyko prawne. W takim przypadku, oczywiście, częstym pierwszym wyborem jest założenie spółki ZOO. No jest to wybór z podatkowego punktu widzenia najmniej korzystny, ponieważ mamy podwójne opodatkowanie. Czy najpierw na poziomie spółki 19%, później również dywidenda ewentualna dla osób fizycznych jest opodatkowana 19%, co wsumuje nam tak naprawdę znaczną część na wypracowanego zysku. Tą samą prawną ochronę można uzyskać poprzez. Utworzenie spółki komandytowej. Spółka komandytowa jest to taki twór, który składa się, który jest częściowo składa się z dwóch wspólników. Jeden ze wspólników ma ograniczoną odpowiedzialność, drugi ze wspólników ma nieograniczoną odpowiedzialność. I oczywiście tą, tym wspólnikiem, który jest, nie ma nieograniczoną odpowiedzialność, czyli tak zwanym komplementariuszem robimy spółkę ZO która ma udział w zysku 0,1% albo, albo 1%, zależnie jak to ustalimy, to możemy ustalić dowolnie. W związku z powyższym cały zysk przechodzi do komentariusza, czyli nas, osoby fizycznej, która z jednej strony uzyskuje tą korzyść, że ma 19% podatek, czyli jedno opodatkowanie, bo tutaj nie ma podwójnego opodatkowania, bo spółka nie jest, nie jest podatnikiem, podatnikiem jest wspólnik, a z drugiej strony ma w 100% ograniczone ryzyko prawne, tak jak to było, tak jak to ma miejsce w zwykłej spółce. To jest standardowa struktura. Tak naprawdę powoduje 1-19% opodatkowanie, podczas gdy mamy pełną ograniczon ograniczoność w, 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 w zobowiązań prawnych. Z ciekawych, z ciekawych rzeczy, które w ostatnim okresie jest jakby najbardziej popularną spółką, to jest spółka komutowa akcyjna. Ta spółka tak naprawdę można powiedzieć jeszcze kilka lat temu może występowała jedna, dwie, trzy w kraju. W tej chwili tych spółek tworzy się, no nie chcę powiedzieć w tysiącach, ale na pewno w setkach. Dlaczego tak się stało? W styczniu zeszłego roku e, naczelny sąd administracyjny wskazał, że ta spółka nie płaci podatków. Pomijając kwestię, na jakiej podstawie to uznał, ale jest to podmiot, który nie płaci podatków w ogóle. Ewentualne podatki płaci się dopiero w momencie wypłaty zysku z tej spółki. Czy w przeciwieństwie do spółki komandytowej, kiedy płacimy od razu na bieżąco podatki, a wypłacając zysk na rzecz wspólników nie płacimy podatków, to w przypadku spółki komentowo akcyjnej tych podatków po stronie akcjonariusza nie płacimy w ramach uzyskowanego zysku, a dopiero płacimy tak naprawdę w momencie ewentualnej wypłaty dywidendy. Oczywiście Ministerstwo Finansów szybko zareagowało i przygotowało projekt, który miał zmienić status spółki komentowo-akcyjnej. Na rok 2013, ale jak to bywa w Ministerstwie, nie zdążono. I więc w tym roku jest oczywiście dalej taka, taki podmiot. Czyli generalnie, oczywiście, możemy prowadzić działalność gospodarczą, nie płacąc w ogóle podatków w Polsce. Legalnie. Z tym, że oczywiście, jako docelowy twór spółka kontowakcyjna nie jest twórem, który można rekomendować, no bo z, dozą, z dużą dozą prawdopodobności ta ta, ta, ta korzyść podatkowa zostanie ukrócona od 1 stycznia 2014. No prowadzić biznes w takim okresie tylko na te kilkanaście miesięcy, kilka, kilkanaście miesięcy to sensu nie ma. Spółkę to jednak można wykorzystać do wielu celów. Zakładając, że mamy w działalności gospodarczej program komputerowy, który chcemy sprzedać. Zakładamy, że mamy kupca. Oczywiście koszt wytworzenia tego programu komputerowego w, w stosunku do, do jego wartości rynkowej zakładamy, że jest bardzo minimalny, więc naprawdę na sprzedaży tego programu komputerowego w ramach działalności gospodarczej zapłacilibyśmy 19%. Więc co my możemy zrobić? Możemy na przykład wnieść ten program do spółki komentowo-akcyjnej. Spółka komentowo-akcyjna wniesienie do takiej spółki, czyli spółki osobowej, nie podlega opodatkowaniu. Spółka komentowo-akcyjna e, sprzeda ten program. Tak naprawdę ona sprzedać może go nam, jako do innego podmiotu. W tym momencie mamy korzyść z tego tytułu, że ta nowa spółka będzie miała bardzo dużą podstawę do amortyzacji. W związku z tym w ogóle z biznesu nie będziemy płacić, ale zakładamy, że sprzedajemy na zewnątrz. Spółka kontrakcyjna sprzedaje ten program. Nie płacimy podatków. Oczywiście to nie musi być program, to może być cały biznes, czyli mamy całe przedsiębiorstwo. To może być nawet nieruchomość, może być przysłowiowy rower. Czyli wnosimy do spółki kontrakcyjnej, spółka kontrakcyjna nie płaci podatków. Powiedziałem oczywiście, że spółka kontoakcyjna zapłaci podatek w momencie, kiedy będziemy wypłacali zysk. Z tym, że my tak naprawdę w żaden sposób nie będziemy chcieli wypłacić zysku w momencie, kiedy, kiedy jest ono opodatkowany. My stworzymy inny wehikuł, który pozwoli nam ten zysk wypłacić zupełnie bez podatku. A mianowicie tą spółkę kontoakcyjną po przeprowadzeniu tej transakcji, gdzie mamy oczywiście sytuację taką, że w tej spółce są już jest, są tylko pieniądze. Nieopodatkowane, przekształcamy na spółkę prawną, na spółkę ZOO chociażby, i transferujemy ten zysk poprzez offshore, poprzez spółki cypryjskie, słowackie, które powiem, że tak powiem w drugiej części, jak ten zysk nie opodatkować. Czyli tak naprawdę możemy sprzedać każde aktywo, które posiadamy, no oczywiście pod warunkiem, że mamy kupca, nie płacąc w ogóle podatku dochodowego. Więc jest to zdanie jakby trochę przeciwne, co tu pani powiedziała. Tak jak powiedziałem, jeżeli my nie mamy kupca na takie aktywo, a koszt wytworzenia, będziemy używać dany program kulturowy, czy też jakieś inne aktywa w ramach swojej działalności gospodarczej, no niestety koszt wytworzenia najczęściej jest zero. W związku z powyższym, my tak naprawdę możemy wnieść to, ten program, czy też takie, czy, czy też całe przedsiębiorstwo do spółki komandowo-akcyjnej, własnej i utworzyć drugi podmiot, być może już Przepraszam, być może spółkę komandytową, która nabędzie od spółki komandytowej tak, tą, 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 ten, ten program, to przedsiębiorstwo. Oczywiście z tytułu odroczonej płatności. I w związku z powyższym, już w spółce komandytowej powstanie aktywo, które będziemy mogli amortyzować, wrzucając koszty te, tego, tego programu komputerowego w koszty podatkowe, co spowoduje, że nie będziemy, nie będziemy płacić podatku. Kwestia oczywiście rozliczeń wzajemnych między spółką komentową i spółką komentowo-akcyjną no powodowałaby, no nie będę teraz tego opowiadał, bo jest to dosyć, mogłoby to być dosyć skomplikowane i na pewno nie zdążyłbym w tym terminie, w tym, w tej czasie, który jest przygotowany, przygotowany, dla mnie. W związku z powyższym można powiedzieć, że przynajmniej w roku, tak podsumowując tę część, przynajmniej w roku 2013, jeżeli cokolwiek chcemy sprzedawać, nie mówię o udziałach i akcjach w spółkach kapitałowych, bo o tym będzie w drugiej części. To tak naprawdę możemy to w dosyć prosty sposób sprzedać bez podatku. Oczywiście, w prosty sposób, jeżeli będziemy troszeczkę, troszeczkę uważać i tak naprawdę będziemy starali się to zaplanować. Pewnie Państwo dużo słyszeli, że. E, Rząd polski zmienił traktat z Cyprem i tak naprawdę Cypr już w cudzysłowie nie powinien być wykorzystywany jako siedziba spółek offshore'owych, spółek holdingowych, które pozwalają nam optymalizować podatki. To troszeczkę jest tak, że jak to mówiono w dawnym dowcipie, że rozdają rowery w Moskwie. Co prawda nie w Moskwie, a w Petersburgu nie, nie rozdają akradną, ale mniej więcej wszystko się zgadza. Dalej Cypr jest bardzo dobrym, bardzo dobrym źródłem do, jest, siedzibą spółek holdingowych, bo tak naprawdę co zmieniono w traktacie polsko-cypryjskim od 1 stycznia 2013. Zmieniono mianowicie, że tzw. Tak dyrektor switch, czyli wynagrodzenie członka zarządu będzie podlegało podkładaniu w Polsce ale szczerze powiedziawszy, to były dosyć nieistotne kwoty tak naprawdę w całości, które mogłyby przechodzić przez tak zwane directors fee. No i zmieniono, że dywidenda wypłacana ze spółki cypryjskiej do osoby fizycznej w Polsce nie podlega opodatkowaniu już 9%, tylko 19%. Wydawałoby się, że ta różnica jest dosyć spora, z tym, że no nie znam nikogo, kto chciałby zapłacić 9, w związku z powyższym nikt z tej możliwości i tak nie korzystał, skoro można było wypłacić to na zero. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam Cypr, to jest to dosyć prosty system prawny, no, oparty co prawda na prawie anglosaskim, jest to troszeczkę dla, nawet dla prawników polskich lekko niezrozumiały, ale ma z punktu widzenia podatkowego dosyć dużą korzyść, a mianowicie dochody z tytułu zbycia akcji, udziałów, Jednostek funduszu inwestycyjnym itd. Tak tak Więc wszystko, co można określić jako dochodami kapitałowymi, nie podlega opodatkowaniu na Cyprze. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego między Polską a Cyprem, jeżeli podmiot cypryjski sprzedaje akcje udziały w podmiocie polskim, to to też nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Tylko powinno podlegać opodatkowaniu na Cyprze, no a na Cyprze oczywiście nie podlega. W związku z tym, gdybyśmy byli właścicielem spółki polskiej, tutaj jako osoby fizyczne, zapłacilibyśmy 19% podatku. Jeżeli właścicielem tej spółki byłby Cypr, no i on by sprzedał tą spółkę, to tego podatku by nie było. Oczywiście pozostaje kwestia, a w zasadzie dwie kwestie do rozważenia, jak przenieść tą spółkę, prawda? A druga kwestia jest, jak ewentualnie wytransferować zysk z Cypru do Polski, aby mieć to na majątku osobistym. O tym za chwilę. Oczywiście tutaj, jak Państwu powiedziałem, jeszcze wcześniej, gdy sprzedawaliśmy sam majątek, który wytransferowaliśmy do spółki komentowo-akcyjnej, spółka komentowo-akcyjna sprzedała aktywo, czy ten program kulturowy, czy nasze przedsiębiorstwo bez podatku. W tej chwili tą spółkę komentowo-akcyjną przekształciliśmy na spółkę ZOO. Więc mamy tak, jak powiedziałam, spółkę kapitałową, która tak naprawdę jedynym majątkiem tej spółki kapitałowej jest, jest korzyść pieniężna otrzymana z tytułu zbycia. Jak wnosimy taką spółkę, przekształconą spółkę konto-akcyjną, może też naszą istniejącą spółkę kapitałową na Cypr? A mianowicie wnosimy to po prostu aportem. Zgodnie z dyrektywami unijnymi, które w końcu zostały zaimplementowane w Polsce, aczkolwiek. Dalej wyroki sądu są w pewnych tak niuansach no, trochę niezgodne. To dla Państwa informacji mogę powiedzieć nie wchodząc w szczegóły, że w tej samej sprawie Warszawski Sąd Administracyjny jednego dnia wydał dwa wyroki. No różne. Dobrze, że nie było trzech wyroków, bo szczerze powiedziawszy mieliby problem wymyśleć trzeci wariant odpowiedzi. To już by było trudne, nawet dla kreatywnych sędziów. No ale jak mówię, jak to niektórzy moi koledzy mówią, nie po to spaliśmy na styropianie, że każdy może teraz mówić co chce, prawda? Jeżeli słowacka moja spółka osobowa, w której mam 99% udziału w zysku, tu też ciekawostkę powiem, bo tam jest dosyć śmieszny zapis, że oczywiście musi być drugi wspólnik, to jest najczęściej jakiś tam prawnik słowacki, który ma prawo do zysku 0,01, nie więcej niż 200 euro. No bo 0,01 czasami to może być dużo, prawda? Więc trzeba to zlimitować. W związku z powyższym, ja jako tam komplementariusz mający prawo do całego zysku powyżej tych 200 euro, płacę podatki na Słowacji. Patrzę tam stawki podatkowe, no patrzę do dywidendy, nie płaci się podatku, zero. Na mocy traktatu, jeżeli ja płacę podatki w Słowacji, no nie moja wina, że oni nie chcą, to już podatków w Polsce nie płacę. Czyli przechodząc cały taki krąg, mogę tak słowacko-czeski, słowacko-cypryjski, słowacko polski, nie zapłacę podatku w ogóle. Nieważne, tak naprawdę, czy ja będę sprzedawał udziały czy akcje, czy ja będę sprzedawał nieruchomość, program komputerowy czy przedsiębiorstwo, bo za pomocą spółki komandytowej, akcyjnej ja to mogę w Polsce w ogóle nie opodatkować, przekształcić spółkę komandytową, spółkę prawną, przerzucić przez Cypr Słowację, wypłacić sobie pieniądze. Szczerze powiedziawszy, taka struktura można w miesiąc dosyć łatwo postawić. Bynajmniej nie trzeba jeździć na Słowację i na Cypr. No bo po co? Cypryjczycy i Słowacy przyjadą do nas, prawda? Teraz mamy dobrze. Oni mają euro, ale oni do nas przyjeżdżają. I w związku z powyższym, tak naprawdę, te zdanie, które było wcześniej powiedziane, że podatki trzeba płacić, no jest tylko, można powiedzieć, dla tych, co wiedzą, że trzeba płacić z umową o pracę. Bo odejście, że tak powiem, z wynagrodzenia z umową pracy, pracę, nie zapłacenia z tego tytułu, no jest praktycznie niemożliwe. Dziękuję Państwu. Proszę o pytania. Co? Otworzenie spółki tak, tak szczerze powiedziawszy, jest to dosyć tanio. Nawet można to zrobić bardzo tanio, jeżeli to się zrobi, że tak powiem, przez Cypryjczyka. No ale szczerze powiedziawszy, tego by nie rekomendował, bo ta nacja. Nie, 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 tam nikt nikogo nie oszuka. Tylko, że jak ktoś ma zrobić źle, to zrobi źle na pewno. A jak ma zrobić dobrze, to też zrobi źle. Znaczy, pytanie tak naprawdę, spółka cypryjska, założenie spółki cypryjskiej kosztuje około 4000 euro. Roczne prowadzenie mniej więcej to samo, spółki słowackiej plus minus to samo, może być trochę mniej. Oczywiście, się, zależy od, od prowajdera, może być trochę taniej, może być trochę drożej, ale no szczerze powiedziawszy, to jest mniej na pewno niż 10 tysięcy, sporo mniej niż 10 tysięcy euro rocznie. Znaczy, ja już policzyłem, było tak, 8 tu, 8 tu, to nie już jest. To, ale założenie coś... i pierwszy rok. No dobra, no, no, ale to żeby jest ta, tak. zrobić pierwszy deal, nawet znaczy, tego, Znaczy jeden tego... deal, no, żeby zrobić jeden deal, to nie. trzeba zapłacić około 15 do 15-20 tysięcy euro. Za całość? Za całość. Czyli w tym momencie podatek, od no, tego, tej transakcji, która miałaby mie mieć miejsce w Polsce, musi być wyższy niż te 20 tysięcy euro? Zdecydowanie, jeżeli kto ma, ktoś ma zapłacić podatek na poziomie 20 tysięcy euro, to niech płaci to w Polsce. Okay. No tak, tak, trzeba powiedzieć, no bogaci nie płacą, nie, no, prawda? No na tym jest, że taką jest sprawiedliwość zbudowana. <laughs> Jak ktoś nie ma pieniędzy, to nie płaci podatki. Jak ma, to nie płaci. Mówiło się tak, że Cypr się kończy, i niektórzy wybrali Nową Zelandię. I Mi się i... też tam bardziej podoba. Mnie też. I co pan <grym> myśli jeszcze na temat wprowadzania powiedzmy, pieniążków ze spółek w formie pożyczek? A czy tak? No, może po kolei. Nowa Zelandia to jest zupełnie inny świat, zupełnie o czym innym mówimy. Nowa Zelandia, na pewno nie płacimy podatków przez Nową Zelandię, ale to są trasty. To są konstrukcje, które co do zasady nie służą obniżeniu zobowiązań podatkowych. Ja rozumiem, że to jest jakieś ogniwo w tym holdingu, może być, tak? Tak, tylko że tak naprawdę Nowa Zelandia, znaczy ja powiem tak, skąd jest historia Nowej Zelandii? Te wszystkie trasty były na Seszelach, w innych tego typu jurysdykcjach. Z Panama, i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie, że tak powiem, wpadli na pomysł, że to są złe kraje, więc otworzyli takie same, te, to prawnicy otworzyli takie same trusty w Nowej Zelandii, które robią dokładnie to samo, no ale Nowa Zelandia wygląda, że tak powiem, poważniej, prawda? Tak samo jak Luksemburg wygląda poważniej niż Cypr, a przecież to w, zupełnie jest dokładnie to samo, Cypr też jest z krajem Unii, 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 Unii Europejskiej. Ale trusty tak naprawdę służą nie optymalizacji podatkowej jako same, tylko ukryciu majątku, może też ochronie prawnej. Cypr tak naprawdę dostaje. Te założenie Cypru i trustów w Nowej Zelandii, nawet w tym pierwszym etapie dają te same efekty. Zarówno Cypr się nie kończy w tym sensie, no my mieliśmy dobry traktat z Cyprem, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Tych spółek tam jest bardzo, bardzo dużo, nie płacę podatków kapitałowych i nie płacę przez Nową Zelandię. Ale to, nie, to nic to nie zmienia tak naprawdę Cypr jest dużo tańszy niż Nowa Zelandia zresztą. Tam raczej to służy, że tak powiem, dwo, 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 dwojakim dwoja rzeczom, w sprawach jeszcze spadkowych. To znowu dla Polski zupełnie nie działa. No bo w Polsce przykładowo no, trudno optymalizować podatek od spadków, no bo go nie ma. No to co, minus nie zwrócą nam nic, prawda? Na przykład w Hiszpanii podatek od spadków jest 20%. To wyobraźcie sobie Państwo, jak dostajecie w spadku duży zameczek, no trzeba go sprzedać, no bo no, nie idzie inaczej. W Wielkiej Brytanii sięga ten podatek już nawet 50%, w Polsce jest 0%. Więc to jest zupełnie innym, 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 tematem robi. Jeśli chodzi o same pożyczki, to jak najbardziej takie pożyczki można, można udzielać, z tym, że jest problem odsetek. Jest potencjalny problem odsetek, no bo te odsetki rynkową trzeba płacić. Ale czy ta pożyczka, w jaki sposób, czy te odsetki mogą być umorzone przez spółkę, Znaczy przez spółkę mogą być umorzone, z tym, że w tym momencie po Pana stronie powstanie przychód do opodatkowania. Jeżeli spółka cypryjska udzieli panu pożyczki i ona umorzy, no to u niej się nic nie stanie, prawda? Po pana stronie powstanie przychód do opodatkowania i to prawdopodobnie według skali. Znaczy szczerze powiedziawszy, to spółka panu pożycza, to to jest, nie może być właścicielska. No spółka, która jest pan właścicielem, panu pożycza a nie pan spółce, to to więc to no, nie trudno mówimy o spółce właścicielskiej z tym, że to nie ma najmniejszego znaczenia, czyli ja, jeśli ja jestem właścicielem spółki, pożyczam jej pieniądze, to muszę to oprocentować. <laughs> oczywiście pod warunkiem, że jest rynkowe. <laughs> nie, nie, tutaj nie, tutaj akurat w tym temacie nie możemy oprocentowania 1%, bo oczywiście to kwestia jeszcze dowodowa, ale zakładamy, że organ skarbowy o tym wie, w tym momencie w euro pewnie oprecentowanie rynkowe jest około 6-5-6%. No nie ma znaczenia. Doliczy panu tą różnicę między realnym oprecentowaniem rynkowym a tym, który pan wskazał w umowie. Więc tutaj tak naprawdę tak tego, tego bym tak nie robił. Przepraszam, jeszcze takie pytanie z tym numerem ze Słowacją, to trzeba mieć rezydencję podatkową na Słowacji? Nie bynajmniej trzeba mieć rezydencję podatkową w Polsce. Siedzi pan w Warszawie, w Auli, tutaj nic pan nie robi. Przychodzi pan człowiek z papierami, wszystko pan podpisuje, on panu to wszystko załatwi. Aha, i drugie pytanie, trochę na inny temat, jeśli chodzi o VAT. Jeśli spółka jest zarejestrowana poza Unią Europejską i sprzedaje w Polsce, powiedzmy, jest to jakaś strona, która sprzedaje jakieś usługi, to. Um... Nie wiem, coś musi robić z tym VAT-em, czy... Zależy, tak naprawdę bardzo dużo zależy. Pytanie, czy to jest B2B, czyli business to business, czy B2Customer, czyli do osoby fizycznej. To drugie. To drugie, no bo w tym momencie oczywiście to, to w tym momencie VAT-u nie płaci. Proszę zwrócić uwagę, że pewnie większość z Państwa słyszała o dyrektywie unijnej VAT-owskiej, prawda? Najczęściej szóstej, która już dawno nie istnieje, jest 112. Teoretycznie stawki VAT-u powinny być w całym świecie, w całej Europie takie same. Proszę zwrócić uwagę na to, nie mówię poza Unię, bo wtedy mamy, mamy problem pytanie, czy oni się mają zarejestrować na czy nie, ale nawet jeżeli Państwo by zwrócili uwagę, że wszyscy, większość sprzedawców, sprzedawców Outbooków, no, tego, te, i różnych gier komputerowych tego typu spraw rejestrowanych jest w Luksemburgu. Czy można na przykład zrobić taką konstrukcję, że powiedzmy, moja firma. Przygotowuje ten serwis, dba o niego i tak dalej, ponosi wszystkie koszty. No i dostaje jakiś tam ułamek tych zysków, powiedzmy tak, żeby pokryć te koszty. Ceny rynkowe, po to, no, ja powiem tak. No nie, no, znaczy, oczywiście można to stwierdzić, że udowodni pan, że pomysł takiej strony internetowej powstał gdzieś tam, gdzie indziej. My jesteśmy tutaj tylko usługodawcą tak naprawdę martwym, który każdy mógłby to zrobić, prawda? W związku z tym podział zysku pomiędzy właścicielem strony a nami jest. 95 do 5, ale to jest, mówię, to tutaj wszystkie te rozliczenia powinny być po cenach rynkowych. Um, Okej, okay. ja chciałem zapytać, czy na tych aportach wszystkich zagranicznych nie powstają jakieś ichniejsze podatki od czynności cywilnoprawnych? Um, bardzo minimalne bardzo minimalne, tam jest 0,6% ale minimalny kapitał 1000 euro i to jest 06% 1000 euro. Tutaj jeszcze no są jeszcze koszty chociażby, bo Cypr wprowadził podatek 300 euro po główno od każdej spółki. Ale to są koszty, które tak naprawdę są, to jak mówię, to my to, to te koszty są nieistotne. Okej, okay, ale to jest 0,6% od 20% 0,6% przy... od 1000 euro. Od 1000 euro, ok. A jakiś lokalny podatek od kapitału? albo Nie ma, takiego? tam nie istnieje takie coś. Chyba, że spółka posiada nieruchomość na Cyprze. I wtedy jest tak zwany defense tax, no bo oni będą się bili z Turkami, przynajmniej tak myślą. Okej. Okay. Bo na razie ich Turcy pobili. Jeszcze tak wracając do tego VAT-u, to wyobraźmy sobie, że nawet ta spółka całość tych zysków, powiedzmy. Transferuje do Polski, to wychodzi na to, że w ogóle się vat nie płaci, odlicza sobie cały VAT. No bo stawka VAT na eksport to jest zero, ja eksportuję tę usługę, oni robią co chcą, zarabiają pieniądze. Tak, tak to pod, warunkiem, czyli, że, pod warunkiem, że oczywiście. Znaczy na VAT-ie na pewno zyskujemy. Czyli to jest skrócenie po VAT-u, że ja sobie. Skróce, to jest skrócenie nie... VAT-u oczywiście, od ile panu nie dowodnią, że tak naprawdę to polska spółka świadczy usługi tu w Polsce, a nie tamta. No bo to jest już takie kwestie dowodowe. No bo bo, bo bo skoro pan robi wszystko z Polski, a tylko pan finalną sprzedaż dokonuje z jakiegoś offshore'u. No to jest pytanie czy to nie jest polska spółka nie sprzedaje, tylko tamta spółka znaczy no, zakład jak zakład, czy to, czy generalnie, generalnie no, to, to, to case by case należałoby się przyjrzeć. Zresztą kraje unijne bardzo mocno pracują. No, Unia Europejska zawsze bardzo pracuje, już nie robią z marchwi, owocu ani z banana prostego. Więc wpadli na pomysł, że jeżeli ktoś sprzedaje dla osób fizycznych usługi, to miejsce podatkowania jest tam, gdzie jest sprzedaż. Czyli taka spółka zagraniczna powinna się zrejestrować na VAT w Polsce. Na razie tego nie ma, są projekty do zmian, to może zostać wprowadzone w ciągu dwóch lat. Bo jak mówię, Francja i Luksemburg bardzo mocno atakują inne kraje, w szczególności Niemcy, z tyłu sprzedaży właśnie, sprzedaży właśnie tego typu rzeczy, bo u nich stawka jest obniżona. Proszę zwrócić uwagę, że jak u nas Outbook kosztuje VAT 23, prawda, to w Luksemburgu, jeżeli ja kupię ze strony luksemburskiej, takiego, luksemburskiej strony takiego Outbooka, to zapłacę 3% VAT-u. Czyli na dzień dobry już mam 20% różnicy przy w pełni zharmonizowanym systemie VAT-owskim w Europie. Um, Okej, okay. jeszcze chciałem zapytać, jakie jest ryzyko, że ktoś nam powie, że ta transakcja jest fikcyjna, cała ta struktura i w związku z powyższym odmówi nam prawa do korzystania z benefitów traktatu? Jeśli ktoś ma pecha, to będzie miał ryzyko, no risk, no fun. Praktycznie te transakcje nie można uznać, że są pozorne. W Polsce to jest kwestia, są dwie rzeczy. W Polsce są dwie klauzule, które unikają, znaczy na świecie są dwie klauzule, które blokują tego typu transakcje. Pierwsza klauzula, która w Polsce istnieje, że jest to pozorność transakcji. Tu pozorności nie ma. Wszędzie te aporty tak de facto są. A musimy mieć działalność na terenie Słowacji jakąś prowadzoną? Nie, czy nie. Tam tam Oprzyjmowanie dywidendy? Nie, nie. To szczerze powiedziawszy, to można, można powiedzieć, że znaczna część samochodów na Śląsku o luksusowych jeździ na słowackich blachach. I to są polskie samochody. No bo tam można odliczyć VAT, akcyzy od samochodów w pełni. Więc to no, lepiej zarejestrować drogi samochód tam, ale to się jako nie musimy tam prowadzić działalności. Druga kwestia, którą mogłyby organy skarbowe podnieść teoretycznie, to jest tak zwana klauzula obejścia prawa. W wielu jurysdykcjach na świecie, prawie w każdej, jest skazane, że jeżeli jakaś czynność została tylko i wyłącznie dokonana w celu obniżenia zobowiązań podatkowych, to taką czynność można unieważnić. Taka klauzula jednak została w Polsce w 2004 roku uznana za niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, więc ta ryzyko nie grozi. To bardziej bym widział ryzyko zmiany traktatu polsko-słowackiego i tego typu rzeczy. Pozorności tutaj nie ma. W klauzuli obejścia prawa w prawie polskim nie ma. Okej, okay, a beneficial owner nam tu nie przeszkadza jakoś a, tutaj nie ma beneficial ownera w tym zakresie, bo beneficial ownerem tutaj spółka osobowa, więc trudno mówić o ownerze. Okej. Okay. mówię, no to jak mówię, no to jest, tylko świadczy o braku wiedzy, ale w ogóle w dosyć dużych problemach w ogóle z tego typu usług. No, bo u nas jest znaczy brak praktyki, to kompletny brak praktyki. Próbuje się, nałożyć, gdzieś jest spółka zarejestrowana. Tak naprawdę to nie ma najmniejszego znaczenia. Ale jak mówię, tutaj, tutaj są transakcje dosyć, dosyć, dosyć trudne. To jest case by case. Ja z nami pracuję nad taką sprawą, że jedna z producentów polskich, znaczy oczywiście zagranicznych, no men, no, no, amerykańskich, firma w Polsce produkuje 100% produkcji na Polskę. Prawda. Firma szwajcarska, bo tam to najłatwiej zrobić, kupuje całą produkcję. Z uwagi na fakt, że kupuje całą produkcję, no to kupuje za cenę plus 5%, przysłowiowy 5% zysku, prawda? Bo bierze na siebie całe ryzyko. Później cały ten towar sprzedają do drugiej spółki polskiej. Ta druga spółka jest dystrybutorem. Tak zwanym w prawie międzynarodowym low-risk distributor, więc nie ponosi żadnego ryzyka, więc w związku z tym bierze marze też tylko 5%. A cała marsza, która tak na fakty jest 70%, traktuje, leci do Szwajcarii. No bo tak naprawdę, i, i, i tutaj jest ryzyko, czy ta Szwajcaria nie ma zakładu i sąd powiedział, że nie. Ale to czy jest zakład, czy nie, na pewno jeżeli, zakład to jest coś takiego jak stałe miejsce prowadzenia działalności. No na to definicji się nie da, prawda? No bo jak ja buduję, buduję jakiś biurowiec, to wiem, że buduje biurowiec, prawda? Ja mogę wynająć pana jako prowadząc obsługę i robiącą serwis moich usług, jako zewnętrznego, ale na pewno na tą strukturę trzeba bardzo, bardzo uważać, w szczególności, jeżeli ta spółka zagraniczna ma zarząd całkowicie polski, ma ten zarząd polski, ma całkowite pełną do podpisywania wszelkich umów, a rachunek bankowy jest w Polsce. Takich rzeczy oczywiście nie robimy. Przykładowo, kiedy ta spółka cypryjska sprzedaje te udziały w polskiej spółce, to my nie dostajemy pełnomocnictwa od spółki cypryjskiej, jako osoba fizyczna, do negocjacji, tylko do podpisania umowy. Już tylko do podpisania umowy. Wiadomo, że my negocjujemy, ale tego nie widać w papierach. Druga rzecz: no nie może być rachunek spółki cypryjskiej, pana czy pani jakiejś, i spółki słowackiej w brebanku, gdzie nawet nie ma potrącenia. No bo ktoś nam powie, że to jest tak naprawdę polska spółka. W związku z tym, no spółki na Cyprze to raczej tam do banku się nie przesyła tych pieniędzy, bo. Bo, bo tam jest, że tak powiem, pracowitość Cypryjczyka połączona z francuską kulturą bankowości to jest zbyt nerwowe. W związku z powyższym, Cypr zakłada spółkę, znaczy konto w Szwajcarii, bo może. No spółka słowacka, no to w Słowacji zakłada konto, żeby te pieniądze do Pana były, a Pan trzyma konto tam, gdzie trzeba. Więc to no, trochę takie otoczki biznesowej należy do tego stworzyć. Ja o tym nie mówię, no bo to są zbyt szczegółowe rzeczy na, to, na tą rozmowę. Dobrze. To może jeszcze tutaj jedno pytanie. Takie jedno pytanie. Jeżeli spółka działa w UK i prowadzi sklep internetowy, a sprzedaje produkt w Polsce, w Wielkiej Brytanii jest bardzo wysoki próg wolny od VAT-u. Natomiast rozumiem, że ta spółka musi, jakby płacić VAT w Polsce, rejestrować? Nie, nie musi. Nasze znaczy pytanie: jakie czy on towary sprzedaje, czy usługi? Towary. towary. Znaczy, ja nie jestem wybitnym specjalistą w VAT-u. Przy towarach tak. No, przy, przy sprzedaży wysyłkowej są specyficzne przepisy, przy usługach nie. Mhm. Przy, przy sprzedaży towarów, w pewnym stopniu pewnie pan będzie się musiał zarejestrować do VAT-u. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo się na tym nie znam za bardzo. W przypadku usług, jeżeli sprzedaje pan osobom fizycznym, nie prowadząc działalności, a nawet osobom prowadzącym, to nie musi pan się rejestrować. Mhm. Dziękuję.